wszystkim, znowu po 7 na życiu Karkanu. Dobra, a znalazłem tą miejscówkę. Znajduje się gdzieś tutaj. Ktoś w Ashbury powinien nam o tym powiedzieć, ale z jakiegoś powodu nam nie powiedzieli. Może więcej ludzi musiałbym pytać. Nie jestem pewien, w każdym razie kręciłem się po okolicy i znalazłem ją. Przy okazji nasza drużyna wygląda troszkę inaczej niż w poprzednim odcinku. Mianowicie stwierdziłem, że troszkę wydamy tej zaoszczędzonej mamony i sprawiłem Sogowi piękną zbroję płytową z brązu. Wygląda całkiem okej. A potem, jak się kręciliśmy po okolicy, zaatakował mnie nas jakiś szalony krasnolud ze strzelbą. No i tak, co było, mamy nową zbroję, zmechanizowaną zbroję płytową. Dobra, i cóż, dobra, jesteśmy na miejscu. Zobaczmy, co my tu mamy. A problem jest taki, że daje mi dosyć spore obciążenie. Nie ma póki co sposobu na to, żebym na to zaradził. W przyszłości pewnie będę musiał poinwestować w siłę. Dobra, a propos naszych przyszłych inwestycji, stwierdziłem, że nie ma sensu ładować punktów w coś, co możemy zastąpić mamoną, której mamy obecnie dużo. Więc będziemy się skupiać teraz z powrotem na technologii. I chcemy odblokować karabin snajperski. Mamy już do niego wszystkie wymagane rzeczy. Więc jak tylko go odblokujemy, to chcemy go zbudować. Dobra. Się trochę przemieszczę. Nie zauważyłem tych zombiaków. Dobra. Tam jest jeszcze jeden. Idźcie przodem, moja drużyna. Nic więcej tu nie ma. Nie ma, tylko zejście na dół. Dobra. No to schodzimy na dół. Dobra. Yes, hello there, friend. Might I speak with you a moment? Yes, this place, this temple, I think I know what it is. No to wyrzuć to z siebie. Well, we don't talk about it much. Necromancers, I mean. The symbol there, the eagle with the snake's head, that's the symbol of the Darian Ka. Kim byli Darian Ka? They were a secret order of dark necromancers, formed during the Age of Legends. The darker arts haven't always been so well received, and so they used to practice their magics in secret. I wasn't aware that they actually had a temple. A bit spooky, if you ask me. Co wiesz o nich, Jeffrey? Sorry, but it's not something I talk about frequently. It's kind of an old boy's affair, if you get my meaning. Fraternity oaths and all that. Widzę. Byłeś przydatny jak zwykle, Jeffrey. Always glad to be of service. Świetnie. Miejscówka wygląda obiecująco. Dobra, czy oni nas zaatakują? Zaatakują. Dobra. Powinienem się starać ich ściągać moim karabinem. Uhuhu! Taka to jest ich grupa duża. Wow, co to jest? Arkanowy karabin snajperski, ja pierdzielę. Dobra. Idźcie przodem, moi koledzy.
Jeffrey, wróciłeś w czar? Ktoś rzucił ten czar? I suppose. Dobra, czy wszystko idzie dobrze? Chyba tak. Cholera, jego jasna. Jeżeli jesteśmy w stanie do ciebie dotrzeć, Virgil, to możemy spróbować ci pomóc. Dobra. Wszyscy są bardzo blisko śmierci. Dobra, czy chcę jeszcze kogoś podleczyć może? Tak, może podleczę psa i przywrócę trochę wytrzymałość Virgilowi. Mogę jeszcze raz strzelić. Virgil, jeszcze jedno leczenie dla ciebie. Że jak teraz leżysz, to może się mniej na ciebie rzucą. To nie jesteś na to liczył. Trochę lepiej. Dobra, odpada. Dobra, starajmy się załatwić tutaj tą grupę i nie oddalać zbytnio dalej. Coś, co chciałem uniknąć. Ładnie. Jeffrey zaczął rzucać czary. Prawie sam się zabiłem. Dzięki, Virgil. Dobra. Dobra, na razie tyle. Jak tutaj wysprzątamy wszystko, to wtedy się wezmę za grabienie. Chociaż kurczę. Nie, teraz chciałbym pograbić zwłoki, bo jak wyjdę na zewnątrz, to one mogą się zacząć despawnić. Nie, żeby miały coś zbyt dużo przy sobie, wygląda na to. Dobra. Dobra. Nie idźcie dalej, chłopaki. Dobra, wracamy na górę. Czas odpocząć. I będziemy w pełni wypoczęci. Powinniśmy sobie dać radę z tamtą drugą grupą.
Dobra. Jak lecą XP? Jak tak lecą? Co się dzieje? Poszczelam sobie trochę, ile mogę. I tak domyślam się, że moi towarzysze większość roboty zrobią. Dobra, Jeffrey. Nie było, jakbym widział, co się dzieje, ale spoko. Tutaj coś magicznego chyba wkurzającego jest, co nas rani. Dobra, cokolwiek to było, już chyba nie żyje. Muszę się zająć tym łucznikiem. 28 punktów życia, ładnie. Ej. Cholerne pająki. No dobra. Ile to jest? 16 czy 46? Mam nadzieję, że 16, bo... Mam odtrutkę. Kupiłem. Znaczy, nie kupiłem. Znalazłem przy jakimś martwym z... Przy jakimś... zwłokach. Tutaj wygląda na to, że to były jakieś całkiem silne potwory, z którymi moja drużyna dzielnie sobie poradziła. Tak, kupiłem otrutkę, ale nie chcę jej zużywać na takie byle trucizny. Klucz. Dobra, trochę więcej sztufu. Dobra, tutaj mamy czyjś ołtarz. Jak mówiłem, Karl jest stuprocentowym ateistą. Nie będziemy robić tutaj żadnych ofiar dla bóstw. Więc ołtarzami się nie przejmujemy. Dobrze widzieć, że trochę oberwał w tej walce. To znaczy, że jego zbroja też trochę wzięła obrażeń. A to znaczy, że inwestycja w lepszą zbroję dla niego się opłaciła. Oznacza, że gdyby nie miał tak dobrej zbroi, to by otrzymał trochę więcej obrażeń. Dobra. W międzyczasie awansowałem. Dobra. Mogę wam pokazać karabin powtarzalny. Momencik, 120 kamieni. Ciekawe, ile po złączeniu będzie ważyć. Tyle samo. Nawet porównać go z tym. O, zmienili mu statystyki. W oryginalnym Arcanum ciągnął dwie kule za strzał. A teraz się to zmieniło. Już nie jest taki tragiczny w takim razie. Momencik. W takim razie porównajmy to sobie do... Nawet jest troszkę lepszy od rewolweru. Ale nie ma bonusu to hit. Ale jest nadal szybszy. Dobra. Poszczelajmy nim sobie trochę.
Dobra, chodźcie tu, towarzysze. I suppose. Nie, nie podchodź, szczel. Dobra. Dobra. Może nie jest taki zły. Dobra, co tam mamy, nie wiem. Co tam mamy, też nie wiem. Znaczy, co tam mamy, wiem. Generalnie idziemy w tamtym kierunku, dlatego pójdziemy... Tam jest coś, co nas interesuje, więc pójdziemy w drugim kierunku. Więcej rzeczy. Virgil, zużyłeś te wszystkie swoje potki? Jeszcze nie. Wierzę w twoją... tą przemyślność w używaniu potek. Może nie wychodźmy z trybu walki, przynajmniej jest jakaś muzyka. Domyślam się, że to jest... Domyślam się, że to jest... biblioteka. Tego słowa szukałem. Auć. Dobra, Virgil. Trzymaj dla ciebie. Czy to ci zmniejszyło obciążenie? Nie. Kilka jakichś wartościowych zwojów to wygląda na to, że tu jest. A te potwory też wyglądają ciekawie. Dobra, zapiszmy. I suppose. Dobra, to może być problem. Dobra. I suppose. Problem jest taki, że nasza cała drużyna nie chce się tam władować. Dobra, sok jest z przodu. Jest nasza najlepsza opcja. Czy mogę ich rzucać? Mogę próbować. Sok, jak ich pozdejmuje. Dobra, nie mam linii strzału. Dobra, sok, do dzieła. Tamci mnie nie zaatakowali z jakiegoś powodu. Jednocześnie dobrze, ale z drugiej strony trochę niepokojące. Dobra. Zobaczmy, na ile sobie damy z nimi radę. Dobra. Nie był aż taki hardy. No i dobra. Jakoś poszło, jakoś poszło. Dobra, kilka ciekawych zwojów. Create Undead. Stwórz nieumarłego. Od porządku nieumarłego, dominacja woli. Gdzieś tu widziałem też zwój gaszenia życia.
To najsilniejszy czar nekromancki. Ciekawe. Niezidentyfikowany łuk. Dobra, nie wiem, czy ta... Czy ta tarcza może być przeklęta, więc nie będę póki co jej nikomu dawał. Natomiast tak... Myśmy jakieś plus 10 do reakcji. To jest lepiej niż plus 5. Poza tym... To... Raczej to sprzedamy. Czy coś jeszcze? Tak, tych rzeczy... Cóż, to... Te ruiny nie wyglądają zbyt przekonująco, więc jakiekolwiek magiczne przedmioty, które są, tutaj znajdziemy... powiedzmy, że... Są podejrzane. Więc dopóki tego nie zidentyfikuję, to nie zamierzam tego nikomu dawać. Dobra, dzięki Virgil. Karabiny maszynowe na sprawie znowu by urządziły. Generalnie to jest dosyć standardowe zachowanie łuków. Łuki w tej grze mają strasznie przekoksaną prędkość. I zdaje się, że mistrzostwo w łukach, czy w walce na dystans jeszcze bardziej jest większa. Więc tak... Kiedy grałem w kampanię dobrą postacią, miałem w drużynie elfkę Raven, to w trybie tak rzeczywistym to mniej więcej tak samo wyglądało. No. Idźcie panowie przodem. Okej, nie o to mi chodziło. Też tak potrafię. Z warunkiem, że jestem w stanie cię kliknąć. Ująć. Stali się w ogień krzyżowy. Przy okazji, przecież mogłem się już jakiś czas temu... A nie, jestem Firearms. O, jestem. Zapomniałem. Kiedy to zrobiłem? Chyba w Zamglonych Wzgórzach przy okazji zagadałem do Robertsa czy coś. Zapomniałem nawet o tym. Dobra. Firearms Expert to co dawało to, że jeżeli będziemy chcieli... robić celowane strzały, to mniej one kosztują. Nauczyliśmy się na błędach, już nigdy więcej nie walczymy z wami w trybie rzeczywistym. Ała! 30 pło trucizny. Dobra.
tym razem użyję odtrutki. I suppose. Dziękuję. No i dobra. Tu jest pan, z którym chcemy porozmawiać. Ale zanim to zrobimy... Zrobię rundkę czyszczącą, nazwijmy to, do Ashbury. Mamy parę rzeczy, których chcemy się pozbyć. Dobra, wracam za chwilę. Dobra, jestem z powrotem, sakwy opróżnione. Co my tu mamy? Tutaj rzeczy chyba, których nie chcemy ruszać. Tutaj natomiast mamy pana, który jakiegoś powodu nas nie atakuje. Who comes here after all this time? Co? Kim ty jesteś? Nadal żyjesz? Jesteś duchem? Ah, the voice of the living. So long it's been. Jeszcze raz, czym jesteś? Warrior in the army of the dead. Cursed. With no release, life beyond this wasted flesh. Co ci się stało? O jakiej klątwie mówisz? This temple, a home to the order. Speakers commune, dancing with the dead. They brought us back to sever the hand. So very long ago. Nie rozumiem. Listen. Travel north to the cave, the dragon. Find the pool. Bring back the blood. Please. I want to live. Jaką sadzawkę, jaką krew? Nie na to, czym mówisz. Okej. Mam nadzieję, że to zaznaczyło nam tą lokację. W sensie powinno zaznaczyć nam nową lokację. I tak, rzeczywiście musimy zdobyć dla tego pana krew smoka. Ale na szczęście nie będziemy musieli go ubijać, żadnego smoka. Żadne smoki już nie żyją w czasach Arkanum. Dobra. Tak. Mamy zaznaczoną. To ruszajmy. Jeszcze tak, nie możemy zbytnio z tym zwlekać. Ponieważ tak, jeżeli za bardzo będziemy się obijać, to on się rozpadnie na kawałki. A znowu jakieś. Karabiniarz maszynowy. Czy ty nie powinieneś zniknąć? W sumie mogę cię wykorzystać do treningu dodatkowego. Dobra, zniknął. Oczywiście musiał się na mnie wyżyć. Coś specjalnego? Nie. Nie chcę mi się nawet zbierać tych gratów. Jedna na odchodnego i ruszamy. Ta zbroja mocno ogranicza moją liczbę punktów akcji i moją szybkość, ale biorąc pod uwagę to, że przeciwnicy i tak zawsze wybierają mnie jako chłopca do bicia, to chyba pozostanę przy używaniu tej zbroi. Dobra, to nie wygląda bezpiecznie. Dobra, i kolejne ruiny. Mam nadzieję, że tu nie będzie nic przerażającego. Idźcie przodem, panowie. Dobra,
te potwory nawet w zwykłym Arcanum potrafiły nieźle przywalić. I suppose. Wolę nie wiedzieć, jak dobre tutaj są. I suppose. A, właśnie. To nie są moje wymysły. Patch Multiverse Edition naprawdę ma dużo zmian balansujących i dużo z nich, większość z nich sprawia, że rozgrywka jest dużo trudniejsza. Dobra, co tak krzyczy? Jeżeli to te tak krzyczą, to nie wyglądają zbyt groźnie. Okej. Są jakieś smoki. Dobra, możecie się skupić na tej goryli, która nam je szarżuje. Byłbym wdzięczny. Dzięki, Virgil. Dzięki, Sog. Dobra, powinienem tymi smokami samemu powinienem się zająć. Przestraszył się, zobaczcie go. Dobra, coś miały przy sobie? Nie. Dobra. Jest jeszcze inna goryla. Do dzieła. Dobra. Arcane chest. Okej, jakaś jeszcze ulepszona potka. Niezidentyfikowany topór. Trzymaj go dla mnie, dobry ogrze. Wygląda obiecująco. Dobra, natomiast tutaj ta goryla. Mamy sadzawkę, która u nam chodzi. No cóż, bo nie ma nic więcej. Bijajcie się, panowie. Zamknięte, serio? To też zamknięte. Okej. Coś przegapiłem. Jest jakiś złom. O, klucz. Idealnie. Dobra. Dobra, panowie, teraz do środka. Dobra. Awans, ładnie. Idziemy w inteligencję. Ciekawe, kolejne rzeczy. Te szaty. Dobra, mamy sadzawkę, ale ta wygląda na wyschniętą. Dobra, Sog. Ty idź przodem. Dobra. Nic więcej tutaj. Dobra.
przy okazji, te pierścienie, że one mają bonus do reakcji, to chyba też coś, co dodaje Multiverse Edition. Bo nie pamiętam, żeby coś takiego było w bazowej grze. Jakby zwykłe pierścienie dawały cokolwiek. Tyle. Okej, teraz większe smoki się pojawiają. Ja tu się produkuję, strzelam, a on po prostu podchodzi jednym ciosem, bach. Przy okazji, nie zauważyłem, że kiedy nasz charakter tak mocno zanurkował, nie żebym miał coś przeciwko, ale chyba ci wszyscy najemnicy, którzy się na mnie rzucają, jest coś takiego, że jeżeli zabija się mniej złą postać od siebie, to też jest liczony jako zły uczynek. Więc chyba wszyscy ci najemnicy, którzy się na mnie rzucają, mogą to powodować. Dobra, te małe główienka chyba nie mają większego problemu. Nie stanowią większego problemu. Kupmy się na nich. Dobra, nieważne. Nic przy sobie, żadne z nich nie miały. Dobra, jest to, po co przeszliśmy. My krew. I cóż, no. To by było na tyle. Zabieram się stąd. Au. A, podniosłeś mój karabin, tak? Tak. Ja żebym prosił o to, ale dziękuję właśnie. Czy przy okazji nikt nie zgubił broni? Bo wcześniej też ktoś został... Nie, wygląda to, że wszyscy mają swoją broń. Dobra. No to uciekamy. Nic więcej tu dla nas nie ma. To przejrzałem, przejrzałem. W sumie tutaj chyba w miarę prosto było. Bo tamte gule, czy lisze, czy cokolwiek by to nie było. Poprzednie lokalizacji chyba więcej już problemów sprawiały. Dobra. No to wracamy się. Przy okazji pewnie przynajmniej jednego łowcę nagród zgarniemy po drodze. Właśnie, to też... Multiverse Edition znacznie zwiększyła poziom trudności. Tych starć z najemnikami molochańskiej ręki. W bazowej grze nie stanowili oni najmniejszego problemu. A tutaj na sensowne obrażenia są w stanie zadać i trafiają się chyba dużo, dużo częściej niż pamiętam. O, szalony krasnolud. Właśnie. Dobra, normalnie bym poczekał do wyleczenia się. Ale ponieważ... Przyjmę to dla mnie. Ale ponieważ jesteśmy ograniczeni limitem czasowym, to pozużywam maści lecznicze. A tamta zbroja powinna też się przydać. Dobra. Dużo chyba mamy kasy, co? 15 tysięcy. Nawet nie zauważyłem. Skąd tyle mamy? Coś sprzedałem, nie zauważyłem co i... Voilà.
właśnie jakoś stan zbroi. O, zadali mi trochę obrażeń, nie pamiętam nawet kiedy. Dobra, wygląda na to, że jeszcze się nie rozsypałeś w puch. Idealnie. Mamy co potrzebujesz. You have returned with the blood. Please pour the blood on me. Co właściwie się stanie? Co właściwie się tu dzieje? Use the blood on me. Okej, proszę. Może mam to rzeczywiście użyć? Okay. Ah, yes, my flesh is restored. I'd forgotten the pleasures, the feelings, the rush of blood running through my veins. It's ecstasy. Kim jesteś? Me? I'm Taurian Kell, warlord in the Grey Legions of the Darian Ka. How many years has it been? All of this and you, so unfamiliar. Nie wiem. Jak długo mogłeś tutaj leżeć w tym stanie? I don't know. I was a warrior, raised from the grave to serve in the undead legions of the Darian Ka. We fought a great battle with the... What was it? So many years ago, and I am all that is left. Alone. So alone. Taurian Kell, mam dużo pytań. Możesz mi na nie odpowiedzieć? Forgive me. I owe you a debt of gratitude. What question did you have? Właściwie mam dosyć dużo. Masz moment? Of course. Mam pytania odnośnie Darian Ka. What would you like to know about the Darian Ka? Jeżeli pamiętacie z tej książki, której daje nam Joachim, Darian Ka były zamieszani z molochańską ręką, więc może się coś dowiemy o niego na ten temat. Kim byli? The Darian Ka was the ancient order of the dead, formed by the disciples of the great necromancer Kurgan in the years following his banishment. They were a secret society, unknown for years, who practiced the arts of dark necromancy. Dlaczego była taka sekretna? Co oni robili? Perhaps you should ask your companion. He is of the Darian Ka. I can sense it. Greetings, sir. Geoffrey? O czym on mówi? Yes, well, you see? Bother it all. It was a bloody fraternity prank. Robes, candles, chanting, that sort of thing. Someone had found one of the old texts in the library, so we pledged an oath. I mean, we didn't actually think it meant anything. Okay. Yes, listen here. I know a little about the Grey Legions. You might want to think about stepping carefully around this fellow. Remember, they were raised for one purpose and one purpose only. Tak, Geoffrey, rozważę to. I think that would be advisable, friend. And whatever happens, don't ask the old chap to come along with us. I mean, I like a good reanimation as much as the next man, but really, it's so gauche to travel with the undead. And I really don't trust him in any case. On jest nieumarły. Jest kompletnie żywy. W 100%. Więc, Taurian Kell, mówiłeś o Darian Ka. Perhaps things are different now. But the practice of the dark necromantic arts was forbidden for many years. The Darian Ka lived among the shadows for centuries, wielding their dark magics behind locked doors, uncovering the secrets of the spirit worlds, soul poisons, the raising of the undead, speaking with spirits beyond the grave. I co się z nimi stało? There was a great schism in the order. Within the Darian Ka were an order of assassins. They were called the Malokian Hand, and for centuries they were the silent weapon of the Darian Ka, a deadly defense against the world and its prejudices. But one day, the Hand turned against the Order, and there was war between them. I co z tego? Co spowodowało tą schizmę? I never knew what happened to cause that rift, but because of it, the Grey Legions were raised.
Czym były szare legiony? The Grey Legions were a great army of the undead, raised by the Darian Kaa as protection against the Molochian Hand. Our sole purpose was to eradicate all traces of the Hand so that the order could continue. Mówiłeś o wielkiej bitwie? 10,000 strong we were, fearless and of one mind. Standing upon that battlefield, the darkened sky reflected in our black, burnished dread armor. The stamping cavalry on their shadow stallions behind the endless rows of the stone-faced pikemen. It was cold, but we had no breath. The air was so still. A ręka? The hand. Yes, the hand. The hand were the greatest warriors of their time. Quick, deadly, precise. They stood across from us, on the opposite ridge, lightly armored, faces masked. Their archers armed with elven great bows almost as tall as they were. And fire, stranger. So much fire. I była bitwa, tak? Oh, yes. There was a battle the likes of which Arcanum had never seen, perhaps will never see again. The Hand threw themselves against us. We, without death, time and time again. They severed the arm that held the sword, burned the body which held the arm, destroyed the souls within those bodies. The Hand, you see, were themselves not unlearned in the ways of magic. I szare legiony zostały pokonane? Yes. The Grey Legions fell on that day, but so did many of the Molochian Hand. A few soldiers from both armies stumbled off the battlefield and were lost to history. The Darian Kaa were never heard from again. Powiedziałeś, że byliście ostatnimi. Co to oznacza? As I said, there were a few Grey Legionnaires who survived. Because we were undead, we walked Arcanum for centuries, trying to stay hidden from the eyes of man. But the flesh, even the flesh of the undead, cannot last forever. Little by little, year by year, our earthly shells decayed. Właśnie, dlaczego byłeś szkieletem chwilę temu? Yes, and I was fortunate. Do you see the piles of dust scattered here and there? Those are the last remains of my companions, dead, but not dead. You see, their souls are still trapped here on this plane, forever tied to their earthly remains. A curse. A cruel, cruel curse. Nie da się nic robić? There is nothing I can do. The dragon's blood pool can restore the flesh, but even it has its limits. Nothing will ever raise my comrades from the dust. They will live on, without voice, without dreams, without vision. Co teraz robisz, Turian? Now, I don't know. I don't belong here. It seems nothing like the world that I remember. All I know is war and death. Even after all of these centuries, I still feel the bloodlust, the need for battle. But mostly, I wish to free my remaining companions as I have been freed. Perhaps I will try to find the means to do so. Może powinieneś pójść ze mną? Come with you. But why? We are of different worlds, stranger. I am a deathless warrior, raised to shed blood in defense of a long-dead order. All I have left are my memories and my hopeless quest. Ja też czegoś szukam. Być może będziemy mogli znaleźć odpowiedzi razem. Perhaps you are right. Więc dołączysz do mnie? Yes. We might just find our answers in the same place. I will come with you and fight by your side. What is your name, stranger? Nazywam się Karl. As I am in your debt, I pledge to fight by your side until, well, until I can no longer do so. Ekstra. Dobra, mamy nowego towarzysza. Wygląda na to, że mamy również dla niego zbroję. Momencik. Potrzymaj to, Geoffrey. A ty masz już jakąś zbroję. Masz nawet jakiś ekwipunek.
Dobra. Dobra, mamy też dla ciebie trochę rzeczy tutaj. Cyk, cyk, cyk. Nie wiem, czy ta kurczuga będzie lepsza niż to, co nosisz obecnie. Zobaczmy. Tak, będziemy musieli poidentyfikować te zbroje, może będzie coś lepszego. Musi ci się portret przeładować. Coś jest z tobą nie tak, Torian. Dobra. Torian Kell. Torian Kell jest świetnym wojownikiem. Nie widzieliście go w przejściu poprzednim, ponieważ dołączy tylko do złej drużyny. Ta ma ekspercki poziom walki wręcz i uników. I poza tym w sumie chyba nie ma nic więcej. Tylko inwestuje w te dwie zdolności, w statystyki związane z walką i tyle. Więc przyda się. Liczę na to, że będzie mniej więcej co najmniej równie dobrym wojownikiem co Sog. Zobaczmy, ty masz bonus 26. No nie masz aż takiego bonusu do obrażeń. Właśnie, bo ty przekroczyłeś 20 lat, dlatego masz taki duży bonus. Ale prędzej czy później też przekroczy 20 i też będzie świetnym wojownikiem. Tak, póki co również będzie. Więc tak, póki co to będzie nasza drużyna w takiej formie. Dobra, czy możemy coś jeszcze... Chyba nie. Dobra, z Torianem z taką... Jest jeszcze trochę rzeczy związanych, bo on zanim przyłączył się do Legionu Szarego, do Szarych Legionów, w sumie przyłączył się zanim go włączono siłą, był chyba barbarzyńcą z Kree. I to też jest pewien wątek, który można zbadać. Dokładnie jeszcze nie wiem jak i gdzie, ale spróbujemy to odkryć, na ile będziemy w stanie. A poza tym to w sumie powiedział chyba nam dużo ciekawych rzeczy odnośnie molchańskiej ręki. Tak, molchańska ręka kiedyś służyła złemu Kariganowi, a potem się zbuntowali. Więc to jest z grubsza potwierdza tą książkę, którą podesłał nam Joachim. Wytłumacza, może w sumie nie wytłumacza dlaczego, ale potwierdza to, że rzeczywiście się zbuntowali i praktycznie oni zniszczyli ten zakon nekromantów. I co? No i tyle. W przyszłości to okaże się ważne. Dobra, a póki co to tyle. Następny punkt... Następny punkt obrad to zamek w Ashbury. Skoro mamy już z grubsza drużynę, jaka nas interesuje, to pójdziemy tam do tego zamku i robimy porządek. Póki co dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.